Dobry wieczór. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Pierwszy raz w życiu mówię do Was dobry wieczór, no bo przecież nie będę mówiła dzień dobry leżąc w łóżku. Nagrywam z łóżka, bo życie kobiety z autyzmem i z ADHD nie zawsze jest lekkie, więc czasem jestem zdolna do pracy dopiero po północy i tak jest właśnie dzisiaj. Ale pomyślałam sobie, że ten łóżkowy anturaż jest bardzo odpowiedni do filmu, który Wam dzisiaj przedstawię, a będzie on o tym, dlaczego mężczyznom są potrzebne dobre, ciepłe relacje z kobietami. Nie mówię teraz o związkach, o relacjach romantycznych, seksualnych, chociaż oczywiście też, ale o tym, dlaczego po prostu towarzystwo kobiet jest mężczyznom bardzo potrzebne. Nagrywam to przede wszystkim ze względu na mojego klienta, który jest typem męskiego mężczyzny, a w swoim życiu otacza się kobietami typu Izabela Łęcka. Takie są kobiety w jego rodzinie, takie są jego związki. I dzisiaj na konsultacjach się go zapytałam, czy on ma w ogóle jakiś, czy on zna w ogóle jakieś fajne, ciepłe kobiety, z którymi ma jakieś dobre przyjacielskie relacje. Nieseksualne, nieromantyczne. No i ciężko mu było znaleźć, w końcu mu przyszło do głowy jedna. W każdym razie ciężko mu było znaleźć. I kim jest męski mężczyzna? Fajnie, jak mężczyzna jest męski, bardzo męski. To znaczy, do przodu wszystko ogarnia, jest odpowiedzialny, jest twardy, jest zaradny, nie poddaje się, tylko przeciwstawia swoim problemom, tak, bierze je na klatę. Natomiast każda skrajność nie jest dobra, żadna skrajność nie jest dobra. I bycie męskim mężczyzną, który jest, nie jest otoczony kobietami i nie dostaje od kobiet tego, czego potrzebuje, to jest mężczyzna, który, tak jak mój klient dzisiaj do mnie powiedział, młody ptaszek dzisiaj leciał, ujechał samochodem i niestety ptaszek rozwalił się mu o szybę i umarł. No i mój klient powiedział, ja się rozjebię jak ten ptaszek i się skończy tak jak on. I ja wtedy go zobaczyłam ze wszystkimi jego problemami i dramatem, że on mi się faktycznie nie potrafi zatrzymać. Nie potrafi się zatrzymać, kiedy rozmawiamy. Nie potrafi się zatrzymać nad zadaniami, które dostaje pomiędzy sesjami. Ma milion problemów do rozwiązania, którymi ostrzeliwuje mnie jak karabinem i przeskakuje z tematu na temat, a nie jest człowiekiem z ADHD. I zobaczyłam go jako faceta, który strasznie musi być zmęczony dźwiganiem ciężaru nie tylko całego otoczenia dookoła, bo oczywiście jest superbohaterem, no to wiadomo, skrypt superbohatera u męskiego mężczyzny to jest po prostu jedno z drugiego wynika i jedno drugie napędza, ale też zmęczony dźwiganiem wizji siebie, tego jaki on musi być jako mężczyzna. Jest to wersja zupełnie niesprawiedliwa i okrutna. To znaczy, nadal na przykład nie doszliśmy do tego, czym jest atrakcyjność mężczyzny. On nie wie, co jest atrakcyjne dla kobiet. On wie, co jest atrakcyjne dla mężczyzn. I w ramach swojego dziwnego, bo wy panowie macie często bardzo dziwne wyobrażenia o tym, co myślą inni ludzie, dlatego że wy w ogóle z zasady jesteście mniej empatyczni niż kobiety.
macie słabszą teorię umysłu, jesteście mniej społeczni, no to mój klient ma jakieś męskie wyobrażenie o tym, co jest atrakcyjne w ogóle dla innych facetów, a nie dla kobiet. I on nie rozumie swojej atrakcyjności dla kobiet. A swoją atrakcyjność dla mężczyzn oceniano tak pół na pół. Tylko jakby to w ogóle nie jest istotne, czy ty jesteś atrakcyjny dla innych mężczyzn, jeśli jesteś heteroseksualny. A otaczając się kobietami, które są fajne, które są zdrowe, które są mądre, ty masz na przykład szansę się dowiedzieć właśnie, co to jest atrakcyjność u mężczyzny. To znaczy, co będzie w tobie ceniła kobieta, która jest warta twojej miłości, twojego zainteresowania, twojego wysiłku, twojego może nawet czasem superbohaterstwa. Bo kiedy całe życie zadajesz się z Łęckimi, to ty w ogóle nie usłyszysz, że jesteś atrakcyjny. Nie. Ty zawsze będziesz nie taki. To jest jasne. Natomiast kiedy widzisz kobiety, które nie są wychudzonymi, anorektycznymi, skrzywionymi na ryju narcyzami Malfoy czy Izabelami Łęckimi, tylko kobiety, które są ciepłe, które są mądre, bo mądre kobiety są ciepłe, to ty się dowiadujesz, że twoja atrakcyjność leży w tym, co ty masz w małym palcu. W odpowiedzialności, w niezłomności, w słowności. I dlatego na przykład kobiety, które są chore, wybierają bad boyów, bo oni się wydają twardzi. Oczywiście cała reszta tu jest mocno zaburzona, ale oni się wydają właśnie tacy zdolni do wszystkiego, niezłomni. I oczywiście, że mądre kobiety też to będą ceniły, tylko właśnie no, u mądrych mężczyzn, tak? To znaczy u niezłomnych, a nie u niezrównoważonych. U niezłomnych, a nie u pohamowanych. Nie u niepohamowanych. U twardych, a nie u farafa twardzieli. Ale będą gustowały w męskim mężczyźnie. Tylko, że ty jako mężczyzna musisz mieć feedback, że to jest ta twoja największa istotność. To znaczy, słuchaj, czego kobieta chce od ciebie na poziomie takim biologicznym, psychobiologicznym, żebyś to był dobrym ojcem. I to nie jest, no, są kobiety, które nie chcą mieć dzieci, ja na przykład nie chcę mieć dzieci, ale to nie znaczy, że ja nie chcę, żeby Remek był dobrym ojcem. Oczywiście, że chcę. My mamy kotki, mamy fundacje i my mamy ludzi, którzy przychodzą do nas po to, żebym ja naprawiła to, co spierdolili ich rodzice. To oznacza, że Remek ma być dla mnie dobrym partnerem, który mnie nie będzie rozchwiewał psychicznie. Ma być partnerem, który zapewnia mi stabilne warunki do tego, żebym ja mogła pracować. Czyli żebym ja mogła wziąć dorosłego człowieka, dorosłe dziecko, rodziny dysfunkcyjnej i przez kilka miesięcy czy lat być dla niego no taką matką wersja druga, tak? Poprawiać wychowanie. Ja nie mogę być, ja nie mogę walczyć o przetrwanie wówczas. Ja nie mogę się martwić, czy ja będę miała na czynsz, ja nie mogę się martwić, czy ja będę miała na jedzenie, na telefon, na internet, na paliwo. Ja muszę mieć ten komfort. Bo ja się skupiam całkowicie na cudzych losach. Tak jak każda matka. A mężczyzna ma mi zapewnić warunki, tak?
kiedy współpracowaliśmy w fundacji, kiedy Remek jeszcze nie był za granicą, nie pracował zawodowo za granicą, tylko pracowaliśmy w fundacji, to Remek ogarniał różne rzeczy w fundacji i w kuchni, w zakupach, po to, żebym ja mogła pracować. Kiedy chorowałam, nie byłam na przykład w stanie pojechać do sklepu, a Remek nie miał prawka, no to Remek chodził te 8 km po górach. Nie wiem, niektórzy z Was może pamiętają, jak mi 8,5 km po górach przyniósł, no, zakupy na tydzień i 2 arbuzy, bo lubię. To były wielkie śmiechy wtedy z męskiej męskości Remka. I oczywiście, że będziemy tego oczekiwać. I mądra kobieta powie Ci, że stary, to, że Ty zapewniasz warunki do tego, żeby ona albo wychowywała dzieci, albo tworzyła jakieś wspólne dzieło Waszego życia, robiła kreację, inkubację jakiejś większej wartości, to jest Twoja największa atrakcyjność. A Łęcka Ci nigdy nie powie, że Ty jesteś atrakcyjny i ona oczywiście z Tobą będzie, dlatego że Ty to zapewniasz. A potem Cię co, przeżuje i wypluje, bo ma inne problemy ze sobą. Nie jest mądrą, ciepłą kobietą, tylko jest wampirem. Tak, mamy kotki i tutaj też od Remka wymagam męskiej postawy, tak? To znaczy, no po pierwsze, to na te kotki mają być pieniądze. Po drugie, on ma się ode mnie uczyć, jak te kotki rozumieć, jak z nimi rozmawiać. Jak rozumieć ich zachowania, jak dostrzegać ich charaktery. I męski mężczyzna w tym aspekcie to jest mężczyzna, który daje się prowadzić kobiecie przez meandry relacji. Bo wy nie jesteście stworzeni do relacji, to my jesteśmy stworzone do relacji. Wy macie inne biologiczne przeznaczenie, inne priorytety. I mężczyzna szczęśliwy wśród kobiet to jest mężczyzna, który od kobiet się dowiaduje, jak rozumieć inne istoty. I możesz się tego nauczyć od swojej córki, nawet jeśli jest malutka. Jeśli poprosisz ją, żeby pobawiła się z Tobą w dom i opowiedziała Ci o swoich lalkach czy o swoich miśkach, to ona Ci opowie o jakimś systemie uczuć. Ona Ci opowie o tym, co jest ważne. I ona Ci znajdzie miejsce w tej zabawie. Da Ci zadanie. I Ty przez to możesz się dowiedzieć, co to znaczy atrakcyjny mężczyzna, męski mężczyzna. Przez jej oczekiwania. I wchodząc w jakiekolwiek relacje ze zdrowymi kobietami, czy nawet z tymi połamanymi, no ale nie jakimiś kompletnie, wiesz, zwariowanymi, które wymagają jakiejś bardzo intensywnej terapii, to Ty przez oczekiwanie tej kobiety możesz się dowiedzieć, kim jest mężczyzna. Czyli co jest Twoją wartością prawdziwą. Możesz się dowiedzieć też, co to znaczy być ważnym, być kochanym, być szanowanym? Bo każda mądra kobieta Ci to pokaże. Dlatego, że doceni każdą rzecz, którą zrobisz, która jej pozwoli na kreację i inkubację. Tak, to jest, no jak
ciąża, tak? W życiu normalnej, szczęśliwej kobiety wszystko jest ciążą. To znaczy my nieustająco dajemy życie różnym rzeczom i opiekujemy się tym życiem. A ty masz zapewnić to, żebyśmy my mogły to robić. A wówczas korzyść, którą ty z tego masz, jest taka, że ty stajesz się częścią tego życia, częścią większego sensu. Ty wchodzisz do domu, do społeczności, do kawiarni, do terapeutki, do fundacji, tak jak u nas. Ja ciągle tworzę społeczność, ja ciągle poznaję ze sobą ludzi, nie? I przestajesz się czuć samotną wyspą i przestajesz czuć, że nie wiesz, jaki jest sens twojego życia, czego inni od ciebie oczekują i w ogóle po cholerę ty tutaj. Dlatego, że mądra kobieta ci od razu powie, przynieś stojak pod parasol, bo jest ciężki, a ty jesteś silny. Przynieś proszę tą wielką torbę z zakupami, ona będzie robiła jedzenie, tak? Ty je dostarczysz, ty jej podasz, bo jest ciężkie. Jeśli będziesz tak widział, że ona sięga po coś ciężkiego i się zerwiesz i podniesiesz i jej podasz, to ona ci podziękuje za to, że jesteś uważny na jej potrzeby. A ty w zamian dostaniesz naukę relacji społecznych, przyjemność, poczucie przynależności i w efekcie spokój. Dlatego, panowie, zadawajcie się z kobietami. Jeśli chcecie być męskimi mężczyznami, zadawajcie się z kobietami, a nie z mężczyznami. Bo wybaczcie, ale to znaczy ja nie chcę teraz urazić homoseksualistów, w ogóle nie taki jest mój cel, natomiast heteroseksualny mężczyzna, odpowiedz sobie, czy naprawdę celem ostatecznym heteroseksualnego mężczyzny jest bycie tylko i wyłącznie w męskim świecie? Bo to chyba raczej jest cel homoseksualnego mężczyzny. Chociaż akurat homoseksualiści jakoś w ogóle nie pogardzają towarzystwem kobiet. No ale rozumiecie? Jeśli ty starasz się być atrakcyjny według męskich standardów, no to sam sobie dopowiedz po prostu, jak to nazwać. Twoja atrakcyjność to ma być atrakcyjność dla kobiet i kobiety mają ci coś dawać. I kobiety to są pełne kosmosy, to są pełne egzystencje, mają dużo więcej niż dupę. Więc nie tylko dupę cię mają dawać, tak? To znaczy, że możesz budować relacje z kobietami, które nie dotyczą dupy i też będziesz coś dostawał. Właśnie to, co powiedziałam. Zrozumienie siebie, swoje miejsce społeczne, zrozumienie swojej roli w grupie, zrozumienie swojego znaczenia dla cudzego życia. Kobiety dadzą ci po prostu sens. Kobiety nadają sens życiom dzieci, życiom mężczyzn, no i też życiom kobiet, no bo kobiety, wiecie, są na przykład babskie grupki, kobiety się przyjaźnią bardzo, tak? Ja nie mówię, że mężczyźni nie. Ale kobiety nieustająco nadają sens swoim własnym egzystencjom wzajemnie. Dobra egzystencja to jest egzystencja pełna poczucia sensu. Depresja to jest brak poczucia sensu egzystencji. Depresja, nieszczęście, tak, to jest brak poczucia sensu. I mężczyzna samotny nie ma poczucia sensu, bo sens w ogóle nie jest aspektem męskim.
W sensie jest aspektem kobiecym. Mężczyźni to jest pęd. Kobiety to jest stęd. W pędzie nie bardzo ogarniasz sensy. To kobiety ci mówią, po co ty pędzisz. I w zasadzie to pędzisz właśnie po to, żeby mieć miłość kobiet. Tylko, że jeśli tak pędzisz męski mężczyzno i w twoim życiu nie ma kobiet mądrych, ciepłych, fajnych, to prawdopodobieństwo, że pędzisz nie w tę stronę, co potrzeba, jest bardzo duże. Dlatego szukaj ich. Pomyśl, czy masz wśród znajomych mądre kobiety, szczęśliwe małżeństwa. Jeśli tak, zacznij się z nimi zadawać, zacznij się z nimi spotykać. Jeśli nie, pomyśl, na jakie zajęcia dodatkowe, nie wiem jak to nazwać, na jakie zajęcia hobbystyczne możesz pójść. Może na ceramikę, może na naukę gry na jakimś instrumencie, gdzie jest jakaś większa grupa, może na taniec. Nie wiem, to już jest twój wybór, tak? Tam możesz poznać kobiety, które mają czas na to, żeby coś ciekawego robić. Możesz też pójść do szkoły jakiejś podyplomowej. Szczególnie z kili społecznych. Tam spotkasz dużo mądrych kobiet. Jeśli masz dziecko, to możesz spotkać fajne kobiety w klubie Malucha. Więc możesz pójść z dzieckiem do klubu Malucha. Szukaj zawsze mądrych, wartościowych ludzi wokół siebie i nigdy nie miej oporu, że to jest człowiek płci przeciwnej, dlatego że człowiek płci przeciwnej da ci te rzeczy, których człowiek płci tej samej ci po prostu nie da. On dopełni twoje wyobrażenie w ogóle o tym, czym jest szczęśliwe życie? Żadna skrajność nie jest dobra, więc homogeniczne otoczenie też nie jest dobre. Bo jest po prostu pozbawione połowy sensu, połowy całości. No i to tyle na dziś. Dziękuję bardzo.